Pani profesor, powiem szczerze, to jest tak. Nie ma sensu, żebym zadawał pytania. Pani profesor wie, co chce powiedzieć. Proszę Państwa, 7 razy tu byłam z Wami. Z artystą udało się bardzo dobrze pokazać, ale zasadniczo zawsze coś mówiłam o Ravensbrück. Historycznie, tak dokumentalnie. A dzisiaj chcę zupełnie inaczej. Mianowicie, unikam wszelkich dziennikarzy, nie udzielam wywiadów, natomiast przekazywałam informacje. A dzisiaj chcę właśnie opowiedzieć nie tak od strony faktografii, ale zwyczajnie chcę Wam opowiedzieć o sobie. Chcecie? O dziewczynce z klasy maturalnej, która znalazła się w Lublinie w czasie wojny, w pewnym momencie aresztowana, tak jak inne. Znalazłam się potem w więzieniu, w lagrze i szły lata. Ten moment wojny dla mnie, przypuszczam dla mojego całego rocznika, był szokiem, a dla mnie osobiście był szokiem tym większym, że ja miałam bardzo piękne, bardzo dobre, bardzo szczęśliwe dzieciństwo i środowisko. Dom, szkoła, harcerstwo. W ogóle nie wiedziałam, że są źli ludzie, praktycznie biorąc. No, byłam wtedy drużynową w harcerstwie już w klasie maturalnej. Drużyna pod patronem Orląt Lwowskich. Dziewczyny wszystkie wiedziały, co jest ojczyzna, co jest patriotyzm, stare pokolenie. No i ale szła wojna. Nie będę opowiadać historii oczywiście, zresztą niektóre rzeczy ludzie wiedzą i tak czy tak. Natomiast chcę dzisiaj, dlatego to mówię, że chcę Andrzejowi i Rogowi podziękować za to, co zrobił, ale równocześnie sprowokowana tym panem od radia, który mnie zapytał, dlaczego pani chciała, że to chce pamięć dla Ravensbrückianek miało być koncerty. I właśnie odpowiedź na to pytanie sięga momentu, od początku muszę podać 3 fakty, nie bójcie się, nie będę mówić dużo. Ale dzieje tego pokolenia, dziewczynki, ja byłam drużynową, moje uczennice, moje druhny były młodsze, dostały się w te warunki, jak ja, do Ravensbrück na pełne 4 lata, w gromadzie na bloku 350 kobiet, wszystkie od nadstarsze, myśmy były najmłodsze, nie osobiście, ode mnie było kilka młodszych i narastało to wszystko, co tam było. I ja w ciągu tych 4 lat płakałam 2 razy i to Wam chcę właśnie opowiedzieć. Pierwszy raz to nie było zaraz. W ogóle trzeba pamiętać,
że to były dni, każdy przynosił coraz gorsze rzeczy. Szok wojny polega na tym, że zobaczyłam nieludzkich ludzi, nieludzkich mężczyzn, nieludzkie kobiety. Nie było się na czym zatrzymać. Stłoczone, z dnia na dzień coraz bardziej słabe, coraz bardziej głodne, coraz straszliwsze sceny. Nie było się czego przyczepić, na czym zaczepić. I była taka noc, którą całą przepłakałam. Dlaczego? Dlatego, że udało mi się spostrzec zupełnie przypadkiem, w którym bym nigdzie nie uwierzyła, scenę, która mnie w pewnym sensie dobiła. Kobieta, pani, wykształcona, starsza wielokrotnie, przypuszczam, nie wiem, dwa razy tyle albo więcej, co ja. Była wtedy na takim stanowisku sztykerynki, to znaczy kobiet, które zostały w bloku i robiły na drutach. Ja mogłam podglądnąć przypadkiem przez okno, jak ta pani, szanowana przez nas, bardzo ważna pani, która była na wysokim stanowisku, bardzo oglądając się dookoła, na stole, gdzie były rozstawione nasze miski, bo ta, która miała dyżur, to rozkładała fel kartofle, farcow kartofle w mundurach. I ta pani przechodziła od miski do miski. I tam, gdzie było kilka kartofli, bo czasem był tak jeden duży, albo trzy małe, do małego woreczka wkładała prędziutko, przebiegając po jednym kartofli z tym workiem, woreczkiem małym, poszła do łaźni, która była za ścianą, a ja za nią. I zobaczyłam, że tam w kącie boczkiem zjada te kartofle. I miałam wrażenie, że mi się zawalił świat. Nie ma już nikogo, na czym się oprzeć. Krysia, moja przyjaciółka, z którą spałam, wypytywała, co się stało, co ci się stało, boli, co? Nic mnie nie bolało, dusza mnie bolała. I szły te dni, aż doszło do stycznia 45, pełne 4 lata. I wtedy była taka scena, że wieczorem ze Schreibstube, czyli z urzędu, dobiegła nasza znajoma Niemka, więźniarka, mówiąc, dziewczyny, jutro jest wasza egzekucja. Róbcie, co się da. Zaczął się ruch. Jaki ruch? Stawałyśmy codziennie rano na apel dziesiątkami. Każda miała na rękawie numer. I do mnie przyszła wieczorem moja przyjaciółka, pani starsza ode mnie, bo ja byłam uczennicą, ona nauczycielką. Przyszła do niej i mówi, Duśka, daj mi swoją dziakę, to znaczy ten taki żakiet, który miałyśmy na przyszytym numerem. Daj mi tą żakę, ja pójdę jutro na apel swoją, z twoim numerem. Patrzyłam na nią i właśnie, i rozpłakałam się z radości. Ale mówię, przecież wiesz dobrze, że ja na to się nie zgodzę. Ale
uknąłyśmy intrygę, że jutro rano na apel Iwatka stanie z dziaką, jakąś dziaka, Krysi, najmłodszej, która o tym nie wiedziała. A Władka, jak chciała mnie przekonać, żebym ja dała mój numer, wymyśliła sobie, że ona ma raka, że ona umiera, to szkoda, niech będzie za coś zdrowa. Nie koniec rozmowy, bo doszła do nas już później, jeszcze już całkiem prawie zasypiał obóz. Nie Polka, ale z bloku obok Holenderka, starsza pani, która usłyszała to, co tamta dziewczyna z urzędu powiedziała, jutro wasz koniec, selekcja, bo wtedy już nie strzelali do nas, tylko już była kamera gazowa i krematorium. Z początku dyskusji były strzałem w tył głowy. I ona przyszła z taką samą propozycją. Dajcie mi numer najmłodszej. Ja jestem stara i tak niedługo umrę. Ja będę stała z jej numerem. I stała z numerem najmłodszej Wasi Pietrzyk, która o tym nie wiedziała. Pozornie obce kobiety, wszystkie zagłodzone, wszystkie wystraszone przez lata tam maltretowane. A ja miałam radość, że są ludzie, prawdziwi ludzie. I jak wyszłam, to jedno mnie fascynowało. Odnaleźć prawdziwego człowieka. Zebrałyśmy się wszystkie w nocy, bo była blokowa Czeszka, Marzenka Swiedzikowa, bardzo dobra kobieta, miękka, łagodna. Co robić? Uchwaliłyśmy. Obóz nam dał platę, zróbcie co chcecie, uciekajcie. Uchwaliłyśmy, gdzie kogo schować. Nie tylko siadłyśmy i napisałyśmy testament. Testament królików operowanych w Ravensbrück. Że żądamy, wojna się kończy, my jutro będziemy stracone, ale żądamy, żeby gdzieś na terenie neutralnym zbudowano międzynarodową szkołę, gdzie młodzież wszystkich narodów będzie razem uczyć się przede wszystkim, kim są, i uczyć się przyjaźni. Uczyć się, kim są, kim jest naprawdę człowiek. Rano, jeszcze nie koniec, jeszcze wieczorem, grupa Rosjanek przyniosła, bo tego wieczoru była zupa brukwiana, kocioł swojej zupy do Marzenki, mówiąc, że króliki, nas nazywano króliki, króliki potrzebują więcej siły, bo są w nerwach. Co wy wiecie, co to znaczy oddać kocioł zupy? Cały dzień jadły tam 2-3 kartofle, a mogły się najeść wieczorem. A druga grupa przyszła, przyniosła chleb zaoszczędzony tego dnia, bo króliki muszą coś więcej dostać, żeby przetrzymać to, co tu się dzieje. Owce, kobiety, żadne przyjaciółki, nieznajome, nie wiadomo dokładnie kto, bo tyle tysięcy kobiet było. A we mnie była tego wieczoru autentyczna radość, że są ludzie, że są tacy i że to jest prawda o człowieku, a nie co innego. No i wyszłam.
przez ten czas mojego długiego życia setki razy pytali mnie, jak to pani zrobiła, że pani wyszła. A ja chcę powiedzieć, dlaczego, jak wyszłam i różne osoby poznałam, jak poznałam tego właśnie Andrzeja Roga, który właśnie. Tu muszę zrobić teraz tak, co, dlaczego myśmy chciały tych koncertów, bo myśmy zabiegały o to, żeby Ravensbrück od początku świat wiedział, nic nie wiedział. 60 lat nikt nie udało się. Ten koncert dzisiejszy to jest moim sukcesem osobistym. Bo ja cały ten czas zabiegałam o to, żeby ludzie nie to, żeby pamiętali o nas, o tej kobiecie takiej, takiej. Chociaż bardzo miło, jak przeczytała jedna z pań wspominki o tej pierwszej grupie rozstrzelanej. Pamiętam je oczywiście wszystkie. Ale, że myśmy mnie setki razy ludzie pisali, jak pani zrobiła, że pani przetrwała. A myśmy przetrwały, bo właśnie miałyśmy ze sobą nie tylko nauczycielki, polonistki, które miały w głowie mnóstwo poezji, ale także miałyśmy takie właśnie poetki jak Grażyna, nie tylko Grażyna, różne panie pisały. Dlatego, że nasze nauczycielki, myśmy byli młode uczennice, ale nasze nauczycielki dbały o to, żeby były takie, no nie koncerty, ale wieczorki z deklamacją. Jak Joanna Szydłowska zadeklamowała pieśń rumińską, to słuchajcie, naprawdę nie samym chlebem człowiek żyje. Jak one, te wspaniałe recytatorki, Zośka Rysiudna, aktorka w Teatru Krakowskiego, deklamowały, to myśmy nie czuły wcale głodu. I nie było tego, że poszliśmy kraść jedzenie. Nie było tego wśród nas, tych odizolowanych, operowanych ofiar eksperymentu medycznego, ponieważ z nami byli ludzie, którzy potrafili stworzyć nastrój taki, jak wam się tu dzisiaj udało. To, jak Jan Paweł II mówił do młodzieży, nie samym chlebem człowiek żyje, ludzie nie rozumieją. Ja rozumiem, bo ja nie czułam głodu nigdy, jak one deklamowały. Albo jak śpiewały, bo śpiewałyśmy, nie wolno było śpiewać. Za śpiew można było dostać kulę w łeb. Więc to, że udało mi się zobaczyć, jak Andrzej gdzieś raz drugi pokazał, że on jest i poetą, i śpiewakiem, i prawdziwym, wrażliwym mężczyzną, bo prawdziwi mężczyźni są wrażliwi. Ci, co udają, że są mężni, nic nie rozumieją. Naprawdę człowieczeństwo się wiąże z wrażliwością, delikatnością, no z duchem po prostu. To ja go napuściłam na temat Ravensbrück. Chwyciło natychmiast. 7 lat z rzędu on to robi, robi coraz lepiej. Muszę powiedzieć, że jestem przekonana, że to jest rozwój także tych osób, bo przecież chodzi o rozwój człowieka. To nie chodzi o pamięć, że pamiętamy, że takie były fakty, tragiczne wojny. Nie. Chodzi o to, żeby przekonać ludzi, że człowiek w każdej sytuacji, najbardziej nieludzkiej, jest człowiekiem i może. I dlatego te koncerty są, ja o to zabiegałam i dalej zabiegam. I udało mi się zaszczepić, zarazić jeszcze w Lublinie Wasię Ratowską, która z kolei robi od kilkunastu, 12 czy 13 lat konkursy poezji patriotycznej na cześć Ravensbrückianek. No i chwała temu człowiekowi, który zresztą zginął w Smoleńsku, że poruszył wreszcie po 60 latach sprawę Ravensbrück, że ten Senat zatwierdził wreszcie po 60 latach
że sierpień ma być poświęcony pamięci byłych więźniach i zrabieżnych. To nie dlatego Krzysia, Kasia czy ja, tylko że to była grupa Polaków, Polek, młodych dziewcząt, rozumiejąca, kim jest człowiek, co znaczy ojczyzna, co znaczy miłość ojczyzny, co znaczy miłość bliźniego, co znaczy być człowiekiem. I dlatego zabiegaliśmy, żeby to się im dało przekazać młodemu pokoleniu. Ja muszę powiedzieć, że jestem, końcówka mojego życia jest szczęśliwa tym, że ja widzę, że są ci, którym można oddać tę pałeczkę. Powtarzaj, że nie jesteś byle kim. Powtarzaj, że jest ktoś taki, kto ciebie będzie kochał, że jest coś, co jest twoim narodem, coś, co jest twoją historią, coś, co jest więcej niż ciało, a ty nie jesteś ciałem, ty jesteś duchem ucieleśnionym. A wymiar duchowy bardzo trudno pokazać w czasach, kiedy technika zapanowała, ogłupiła świat, bo technika wysiera ducha. I dlatego trzeba przywrócić te koncerty, żeby dzisiejsza młodzież, która jest głucha, ślepa, żeby otworzyli oczy duszy, uszy duszy i zobaczyli, że są ciałem. I żeby zrozumieli wezwanie polskiego papieża, nie samym chlebem człowiek żyje. Dziękuję wam za ten wieczór, ale zarazem naciskam wasze sumienia. To trzeba przekazać coraz bardziej młodym, najmłodszym kolejnym pokoleniom. Bo to są wartości wieczne, po prostu. A człowiek nie jest zwierzęciem, które bez śladu zginie. Ale trzeba mu pokazać tego ducha. Słuchajcie, o mnie ludzie gadają, dziennikarze bzdury piszą. Udzieliłam w życiu dwa wywiady, jeden księdzu Gonieckiemu, drugi panu Ziemcowi, nikomu więcej. Piszą co chcą i bez mego pozwolenia. Ale jedno z całą pewnością mogę powiedzieć o tym, bo mnie przedstawiają tak, jakbym się urodziła w momencie, kiedy ja Karol Wojtyła został papieżem, ani byłam ja ani przedtem, ani potem, ja w ogóle nie wiadomo co, siedziałam i patrzyłam cały czas na niego. Ale jedno mogłam powiedzieć od razu. Celem całego pontyfikatu, szefem kapłaństwa Karola Wojtyły było pokazać ludziom jego prawdziwy wymiar, że jest duchem. I dla duszy nie ma granic rozwój, ale duszę można nie rozwinąć. Bo jak powstaje z jednej komórki, to twoim celem jest rozwój czego? Wszystkiego. I teraz zagrożony jest rozwój duszy ludzkiej, duchowości, bo technika nie daje czasu. Młodzi chłopcy teraz siedzą w internecie, siedzą w telewizorach, w komórkach i nie mają czasu, żeby pomyśleć, żeby zobaczyć i żeby zrozumieć, że są nie byle kim. I dlatego chwała wam, ale zwróćcie uwagę na młodzież i zwróćcie uwagę na młodzież męską. Dlatego, że ta technika to jest ich niebezpieczeństwo. Oni się dają tym zarazić. Dziewczyny są bardziej oporne, ale mają inne problemy. Więc róbcie sobie coraz lepsze programy. Nie wiem, jak Andrzejowi można wyrażać podziw, bo to jest godne podziwu, jak on potrafi. Poprzez wszystkie trudności, niedobory, bo ma za mało ludzi, którzy mu pomagają. Chwała tym wszystkim, którzy sobie poświęcają trochę czasu, którzy dla mnie, bo przecież jest wreszcie inicjatywa, która nie jest właśnie opłaca, tylko rozumie, gdzie jest skarb. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy Kama chce przemawiać. Na ogół to ja jestem od tego, że gadam,
ale spodziewam się, że nie tylko gadam, mimo wszystko jestem lekarzem. I do mnie przychodzą chorzy ludzie i nie wiedzą, co robić. Ja mówię, człowieku, nic nie masz robić, zastanów się tylko, kim jesteś. Nie jesteś byle kim. Matka Teresa z Kalkuty, teraz byłam świadkiem, jak powiedziała do młodzieży akademickiej, człowiek jest tak cenny, jakby był ze złota. A jakaś studentka powiedziała tak, no i leży w Łocie, bo to było spotkanie ze studentami. A matka Teresa mówi tak, leży w Łocie, ale nie jest złotem. Jest złotem, wyjmij go, wyczyj, zobacz, kim on jest. Nie po to chcę, żeby pamiętać, że będę się mścić na SS-manach, żeby szukać odwetu, żeby nienawidzieć, tylko żeby zapobiec degradacji ludzkości. Bo przecież ta wojna to była najgorsza degradacja, ale ona się nie skończyła. To, co zniszczyła wojnę, dalej trwa. Zawijali, dalej zawijają. Więc zadaniem każdego pokolenia jest odnaleźć właściwy wymiar człowieczeństwa. Dziękuję Państwu za spokój, ale... Dla Andrzeja, co, jak można mu wyrazić? Zaśpiewajcie mu coś. Pani Kamila Kama Janowicz-Syczowa już udzielała wywiadu, tym razem nie będzie opowiadała, ale po prostu kiedyś na płycie, kiedy wydamy, będzie wypowiedź pani Kamy o białej chorągwi nad Fürstenbergen, to jest miejscowość po drugiej stronie jeziora w Ravensbrück, w którym to jeziorze pływają prochy naszych bohaterek. Dziękujemy bardzo paniom.